Boże, ale będę Samantha. To mi się też wydaje ciekawe. Jestem tak bardzo zrelaksowana, że wiecie jak jest. To się wytnie. Nie, nie wytnie, bo to jest życie. Relaksujące. Więcej przybity, czyli przybity brzmi jak taki smutny, ale wracając do brzegu. Dlaczego? On mógł być tak piękny! I nie przesadzić jak Magdalena. Halo, hej, cześć i cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i gorąco. Tak na samym początku ze specyfikacji technicznych, ale takich ściśle technicznych, zrobiłam ekran ciemniejszy. Jak się ostatnio pytałam, czy wolicie ciemniej, czy jaśniej, no to jest wersja przyciemniona. Z ważnej rzeczy, nie wiem co w ostatnim odcinku zaszło, że były takie prążki, że coś tam się zadziało. Światła są tak samo ustawione jak było, ustawienie w aparacie również tak samo jak było, więc nie wiem, mam nadzieję, że dzisiaj tych prążków, krążków nie będzie. Jak to grudzień, jak to przedświątecznie, no to dzisiaj również sweterek świąteczny jest, tym razem z gwiazdami betlejemskimi. I wydaje mi się, że będzie to ostatni odcinek przed świętami, bądź przedostatni. Jeszcze zobaczymy, jak się wyrobię, bo w planach mam jeszcze nagrać wam jak się szykuję do wigilii z przyjaciółmi. Co roku robimy sobie takie wspólne spotkania. No i właśnie będę musiała się ogarnąć, pomalować, więc też tak myślałam, żeby luźno przyjść do was z wami i po prostu to nagrać. Dziś, moi drodzy, przychodzę do was z kolejną propozycją makijażu świątecznego i będzie to glamour, elegancko, classy i też produktami, na które warto zwrócić uwagę i też mam nowości, którymi myślałam, że będę bardziej podjarana, ale już przetestowałam i mam takie trochę... No nie wiem, nie wiem. Także zapowiadam, moi drodzy, w roli głównej dziś wystąpi marka Lamel i cienie kremowe oraz paletki cieni, którymi właśnie tutaj wyciągniemy sobie elegancko oko oraz będą to nowości z Glam Shopu. Myślę, że rozpocznę sobie tutaj od pielęgnacji. Nie ma jej dużo, jest kilka produktów, więc nie będę jej nakładać, tylko po prostu wspomnę, że coś takiego jest. Tej maski sobie użyję dziś wieczorem albo przed świętami po prostu. Jest to, słuchajcie, super odżywcza maska z mango, z witaminami. To prawdziwy koktajl dobroczynnych składników. Maska zawiera niacynamid o działaniu regenerującym, ujednolicającym koloryt skóry, depantenol i ekstrakt z mango, nawilżają, wygładzają, betaina i hialuron sodu, wiążą wodę w skórze, wpływając na nawilżenie, także tutaj jeszcze działanie przeciwstarzeniowe. Hania wspominała na live, że tą maskę używa jej mama, a że jej mama rzadko czego co używa, no bo ją uczula, więc zobaczymy. Będę tutaj testować i sprawdzać. I to mi się też wydaje ciekawe, jestem tak bardzo zrelaksowana, że wiecie jak jest. Szczególnie w tym okresie przedświątecznym, także przyda się po całości, nie tylko na twarz. Relaksujące, tak, Magdalena. Serum olejowe, regenerująco przeciwzmarszczkowe. I słuchajcie, produkt działa łagodząco, kojąco na skórę w 100%. Produkt wspomaga regenerację w skóry w 100%. Produkt redukuje pojedyncze niedoskonałości w 90%. Produkt zwęża pory, zmniejsza ich widoczność w 95%. I 100% sprawia, że skóra po użyciu wygląda lepiej. Tak to oto prezentuje się serum. Słuchajcie, ono jest 30 ml, więc przyjdę do was jeszcze z aktualizacją. Ale po prostu chciałam wam tutaj dać znać, że takie rzeczy miały... mają miejsca i są to gorące nowości. Tutaj jeszcze z rzeczy nawilżających, pielęgnacyjnych jest mleczko do ust. Jeszcze mam nałożony błyszczyk, ale może idźmy w to, zobaczmy. I podkład mam jeszcze nałożony i brwi zrobione. To nie dodałam. Czy to pachnie? Tak, kokosem chyba. Może ściągnę nadmiar tego, co tu mam. Przyjemnie, nie powiem. I znów mi dzwoni telefon. Boże! Czyli słuchajcie, takie lekko tłuste wykończenie. Przyjemne. Nie jest słodkie i nie smakuje również, ale przyjemne. Także tutaj okejka. Fajnie, fajnie. Dobra. I słuchajcie, przechodzimy do
makijażu oczu. Wydaje mi się, że to będzie szybki odcinek, ale zazwyczaj, kiedy mówię, że jest to szybki odcinek, to później właśnie przy końcówce, jak już montuję, mamy na przykład 40 minut, no i taki mam w głowie Magdalena. Także słuchajcie, robiłam makijaż z tymi paletkami na Instagramie i generalnie powiem Wam szczerze, na Instagramie miało to się zamknąć, ale doszłam do wniosku, że słuchajcie, to jest po prostu naprawdę fajne i warto również o tym wspomnieć na YouTubie. Mam tutaj o dwóch paletkach Self Love i po prostu ta pigmentacja jest naprawdę dobra. Sprawdziłam, te paletki są po około 30 zł. W ogóle ładnie dobrana kolorystyka, więc jest na czym oko zawiesić. I oprócz tego, ja już wcześniej o tych cieniach w kremie słyszałam, ale ich nie miałam. I tutaj mam 2, 4, 6 odcieni, cieni kremowych i również jak się malowałam, ich przyczepność, pigmentacja była naprawdę dobra, więc wracam dzisiaj ponownie tutaj na YouTubie, żeby więcej o nich opowiedzieć, żeby Wam je pokazać. Także moi drodzy, nie przedłużając, lecimy, czas start. Ułożę sobie tutaj cienie po kolei. Mamy tak 404, 403, 5. To jest to, to jest to, to jest to. Chodzi o nowości glam shopowe, to jeszcze sobie tutaj do nich wrócimy później przy makijażu twarzy, bo mamy dwie paletki Róż i Już, który samo w sobie określenie jest bliskie mojemu sercu, i Glam Opalenizna, ale to jeszcze tutaj za moment, za chwilę, na razie chciałam tak zajawkowo. A wracając do Lamela, lecimy. Słuchajcie, kolor 401, taki określiłabym idealny kolor przejściowy do makijaży dziennych czy wieczorowych, jakie, takie podbicie bazy kolorystycznej. Zrobię Wam tutaj taką kropeczkę, rozciągnę kropeczkę. Bardzo ładny kolor. I też zobaczycie po czasie, jak te produkty zastygną i jak one będą się trzymać. No wiem, że to na łapie, ale na oczach również. Słuchajcie, kolor 402, taki kasztanowy brąz, w ogóle to jest określenie tegorocznego brązu, moje jedno z ulubionych, czyli kolor brązu, który gdzieś tam jest z ciepłą tonacją, lekko wpadające w bordo, więc w zależności, czy podbijemy to kolorem bordowym, czy jednak zostaniemy na brązie, no to fajną to stanowi po prostu taką bazę kolorystyczną pod jeden czy pod drugi kolor. Dobra, słuchajcie, 403, Savage kolor, coś pomiędzy szarością, coś pomiędzy oliwką, ale bliżej szarości. Ładny, ciekawy kolor. I ostatnio też miałam robić makijaż, który właśnie jest cold makeup. W szarości bym poszła tutaj, coś w tym kierunku. No, nie ma szarych rzeczy, szarych cieni, albo są rzadko spotykane. 404 Dark Chocolate. Jest to odcień trochę ciemniejszy od tego pierwszego i jest cieplejszy od tego pierwszego. I idziemy w trochę w ekstrawaganzę w porównaniu do tych, co tutaj teraz Wam pokazałam, bo 405 jest to odcień taki chłodny, fioletowy, lilowy i kolor 406. Więc tak to oto się one prezentują, wystąpią dziś w roli głównej. Nie omieszkam również zobaczyć i sprawdzić, czy kolory brązu łamane na ten róż do policzków, a właśnie, czy ten róż nada się do policzków, więc także przetestuję i zobaczę. I sprawdzając ceny tych cieni w kremie, jest to cena wahająca się już od 17 zł do około 20-25, w zależności od jakiej strony, ale również te produkty są dostępne w Rossmanie. Także tak, moi drodzy, lecimy, nie zwalniamy tempa. Przybliżyłam się i cofnęłam, ponieważ też wydaje mi się, że chrupanie kamery wynika z takiego łapania ostrości, a jak jestem zbyt blisko, to wtedy jeszcze mocniej chrupię. Więc zobaczymy, zobaczymy. I moi drodzy, szybki, łatwy, prosty. Rozpoczynam od dolnej powieki, zaznaczam i tworzę taki szkielet. I teraz tak, jeżeli nie macie tego typu produktu w domu, kremowego cienia, równie dobrze możecie to zrobić na kredce do oczu. Może być to również kredka do ust. Również kredki do ust, czy pomadka do ust tego typu kremowa świetnie się do tego nada. Oj, też spróbuję tego produktu użyć jako pomadka do ust, czyli będziemy mieć taki wielofunkcyjny
kosmetyk. Wyciągam ku górze, wracam. Nie chcę, żeby ta część tutaj była taka graficzna, więc rozcieram. Troszeczkę dokładam w zewnętrzny kącik tego samego koloru. I takimi ostatkami, resztkami cienia wchodzę na ruchomą powiekę, tak naprawdę na całą gałkę oczną. Już zrobiłam i wzmocniłam, więc przechodzimy sobie do tego oka. No i co zaszło? Kolor 402, czyli ten wspomniany kasztanowy brąz. Troszeczkę nanoszę, powtarzam ruch na dolną powiekę, wzmacniam ją. Tak samo wyciągam ku górze i teraz jakbym chciała namalować kreskę, wracam. I wyciągam. Przez to, że cały czas jeszcze pracuję na mokrych konsystencjach, to wszystko mi się ze sobą ładnie łączy. Tak się będę przeskakiwać, więc tutaj zrobiłam już cieniowanie po tym, co nałożyłam z cienia kremowego, aby ugruntować ten kremowy. I też może zadać się pytanie, Magdalena, no to skoro ten cień kremowy jest już z kolorem, to czy na niego trzeba nakładać cień prasowany? Uwaga, odpowiadam. Otóż można, nie trzeba, ale bezpieczniej jest nałożyć, w zależności od powieki. No moja jest opadająca, więc gdzieniegdzie coś mi się może odbić. Ale te cienie, słuchajcie, są tak gęste, treściwe, mocno napigmentowane, że jak na razie nic mi się tutaj nie odbija i na przykład tą formę mogłabym zostawić. Jednakże wolę, kiedy ten makijaż oczu jest taki ugruntowany, przybity, czyli przybity brzmi jak taki smutny, ale wracając do brzegu, że on jest taki utrwalony, bo tak jak w przypadku podkładu, można mieć tylko i wyłącznie podkład, oczywiście, że tak, ale lepiej, kiedy nałożymy na niego puder. Lepiej się trzyma, bardziej jest trwały, wiecie, o co chodzi. Także tak, i moi drodzy, zanim pokażę Wam swatche paletek, co tutaj już nałożyłam, to chciałam Wam pokazać te cienie i próbę ich zmycia. One naprawdę siedzą. Ja przecieram je mega mocno. Może jeszcze inaczej. Tutaj już tak tre hardkorowo. Mega zastygający produkt. No i słuchajcie, przechodzimy sobie do paletki. Mamy 401 i mamy 402. I tak zastanawiałam się, która podoba mi się bardziej i którą bym Wam poleciła mocniej. Jak widać, tutaj mamy troszeczkę chłodniej, tu mamy troszeczkę cieplej. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą cieplejszą, czyli tą 401, jest w niej więcej możliwości łączenia kolorystycznego, bardziej przeciwstawnie. A tutaj bardziej jest to taka paletka zachowawcza, więc też myślę, że nie wszyscy mogą skorzystać z tego błysku, bo jest to błysk taki dość mocno brokatowy. Ta gradacja tych drobinek jest dość gruba. Natomiast słuchajcie, w tych również ten środkowy cień jest cieniem brokatowym, jednakże ten i ten są takimi toperami. Już Wam pokazuję. Ostatnio wypuściła Claressa topery i określiłabym bardzo zbliżony i bardzo podobny do tych toperów z Claressy. Jest to taka opcja półtransparentna. O, zerknijcie. I jeszcze Wam pokażę ten właśnie drobinkowy, brokatowy. On się mieni wielokolorowo, wymiarowo. Również jest bardzo ładny. I także będę dziś bazować tutaj na tej paletce 401. Ej, może chodź, ja trochę jaśniej się tu. Co? Może być tak? Bo mam wrażenie, że jestem taka trochę za ciemna. A jak jestem tak, to jest tak mi lepiej. A Wam jest lepiej? Mam nadzieję, że tak. Więc pokażę Wam, jak wygląda złoty. No czysty brokat. No taki gruby, czysty brokat, ale no błyszczy się wow.
Może ja Wam jeszcze bliżej je pokażę, żebyście zobaczyli. Tak na całym ekranie 401, 402, 401 i tutaj taki ten złamany ceglasty i rozpoczynam od cieniowania w zewnętrznym kąciku, wchodząc na załamanie i naprawdę te cienie są... One jakby konsystencje nie są jakoś super masełkowe, ale są bardzo dobrze napigmentowane i świetnie się ze sobą łączą i po nałożeniu pierwszym, takie pierwsze uderzenie pędzla i ten kolor już jest mega widoczny. Ja naprawdę tutaj nie nałożyłam tego dużo, nie dociskałam też mocno, a jak widzicie, ten kolor jest już od razu taki konkretny. Rzekłabym za konkretny wręcz nawet. Ale to nic, bo ja tutaj kolejnym będę przecieniowywać. A tym kolejnym, co będę przecieniowywać, to jest tutaj ten oto. Czekoladowy brąz. Nakładam w miejsce, gdzie był kremowy cień. Magdalena, co tutaj zaszło? Proszę zerknąć, jak się błyszczy i co to się błyszczy. Otóż już mówię, już opowiadam i już robię. Także, moi drodzy, biorę korektor i płaski, cienki pędzelek. Będę robić cut crease. Tutaj ta mgiełka do odcięcia jest bardzo delikatna, subtelna, więc ten cut crease nie będzie taki mocny. Określiłabym taki soft glam, soft cut crease. No zresztą tutaj widzicie, jak to błyszczy, jak to się bangla. Także, moi drodzy, lecimy. Mocniej wyrosowuję ten przód powieki, bo chcę, żeby ten błysk był tutaj naprawdę na bogato, aby poświęcić mu jak najwięcej miejsca. No i teraz tak, troszkę tym korektorem przechodzę na środek powieki. Paletka to była 401, ten najjaśniejszy cień. Wbijam go w wewnętrzny kącik. I tutaj kieruję ku górze. I tak naprawdę pozostawiam. I teraz słuchajcie, ten cień taki migocząco błyszczący naniosę na środek powieki. Przeciągnę również na tą stronę jasnego matu. Mały cienki precyzyjny pędzelek. I tutaj ten środkowy cień, taki ala brokatowy, nawet nie ala, ale brokatowy. On jest taką spiętą, lekką galaretką. I nanoszę wewnętrzny kącik i przeciągam wyżej. Powiem Wam, że błyszczy on przepięknie. Nie wiem, czy w kamerze też to będzie widoczne. Ale na żywo po prostu jest absolutnie piękny. Ściemnię, zobaczymy, czy... Kolorem 402, czyli tym najciemniejszym, który miałam, robię teraz wzdłuż linii rzęs kreskę i tak naprawdę jest to koniec... Chciałam powiedzieć makijażu oczu, ale jeszcze górna powieka, dolna powieka, ale tam wiele się dziać nie będzie. Jest już prawie zrobiona, tylko kwestia rozświetlenia. Drodzy, tak to oto się prezentuje. Dokleiłam kępki, jeszcze wykończę dolną powiekę, ale zanim mówię, a jeszcze się muszę przypudrować. Ja mówię, ale przecież Wam obiecałam, że zrobię konturowanie twarzy tymi oto produktami. Także uwaga, wezmę się trochę odciemnię, co? O, biorę kolor 401 i trzymajcie za mnie gorąco kciuki, bo tak jak Wam mówiłam, to mega szybko zastyga. Sam w sobie kolor jest takim typowym, ładnym kolorem bronzera, więc wezmę na pędzelek, szybciutko to rozblenduję. No i dobra, zobaczymy, lecimy. Ej, ładny kolor, taki nie za ciepły, nie za chłodny. Lekko wpadający w różowe tony, bo jest to chłodniejszy ten odcień. Ale myślę, że również na polik, jako taki szybki make-up, ale nawet nie o tyle szybki make-up, ale po prostu jako bronzer spoko się sprawdzi.
Na początku wziąłam troszeczkę, żeby nie przegiąć, chociaż widzę, że w kamerze trochę tutaj mi się zrobiła ciapa. To się wytnie. Nie, nie wytnie, bo to jest życie. Spróbuję to jeszcze rozpracować. Naprawdę dałam niedużo. Dobra, jest git. Być może gdybym to zrobiła gąbeczką, to by było delikatniej, ale no nie wiem. To zrobię gąbeczką róż do policzków. Ten taki, wiecie, mocny. Ja w ostatnim czasie coś lubię tutaj tak przesadzić. A może nie tylko w ostatnim czasie. Ja po prostu w ostatnim czasie zaczęłam to dostrzegać. A powinnam już wcześniej. No dobra, tak bym to pozostawiła. Co wy na to? Nic nie dokładam, nic nie odejmuję. Tak wygląda kolor po rozprowadzeniu na łapce. I słuchajcie, on już zastygł. Także można, nie trzeba. Jeżeli szukacie opcji, to albo dajmy na to, macie ten produkt, a chcecie się pobawić, da się. Oczywiście, że się da się. No i dobra, słuchajcie. To wezmę teraz róż. Przypominam, to jest kolor 406 i ten róż jest taki dość konkretny. Nie wiem, czy ja się go boję, czy nie, ale zobaczmy. Idźmy w to. No i tutaj dupką gąbeczki wezmę. Ostrożnie. Dobra, jest git. Też pamiętajcie, że możecie tego typu produkty delikatnie wymieszać z podkładem, więc też Wam zelżeje wtedy. I nie przesadzicie jak Magdalena. Robię takie eksperymenty, a powiem Wam, że wyszło nie najgłupiej. W sensie z tym różem łamane na bronzerem. Całkiem okejka. Dobra, więc przypudruję się i przejdziemy, moi drodzy, do drugiej gwiazdy dzisiejszego odcinka, a ściślej mówiąc do glam shopowych nowości. Róż już oraz opalenizna instant. Najpierw opalenizna instant, są to wypieki. Według mnie i moich obliczeń tutaj ten pierwszy kolor instant był już dostępny. Ale mogę się mylić w pojedynczych wypiekach. Więc tak, tutaj mamy pierwszy kolor, jest to filtr, ten instant oraz na heban. Ja ten kolor na filtr użyję po prostu jako formy rozświetlacza, bo na początku myślałam, jak pierwszy raz stosowałam, rozjaśnimy, o, że jest to puder, taki cały na twarz, ale zerknijcie, po nałożeniu on jest zbyt mocny po całości, więc punktowo go tutaj nakładam jako rozświetlacz. Nie wiem, czy jest to widoczne, na pewno jest to widoczne tutaj u mnie w kamerze, w sensie tutaj u mnie w podglądzie oraz w lusterku, że to opalizuje na złoty, widzicie? Więc nie jest to jakby kolor obojętny rozświetleniu. Złotawe tonacje tutaj posiada. No i również pojadę tu, na tę stronę i tak sobie myślę, że polecę podłuk brwiowy. I zapytacie się, Magdalena, to co na ten temat sądzisz? Uważam, że jeżeli chodzi o tego typu produkt, świetnie by się sprawdził w okresie letnim. Teraz, no, ja nie jestem fanką po prostu bronzerów, które są bronzerami opalizującymi, rozświetlającymi i troszeczkę tak się gubię w tej tematyce. No ale co kto lubi, oczywiście tutaj Wam pokażę, jak to się prezentuje i jak wygląda. Więc rozpocznę sobie od tej opalenizny instant. Ostrożnie, wiem. Ale nie jestem taka dzisiaj zbyt mocno opalona, także śmiało. Dzisiaj będzie mocny glow, bo zarówno opalenizna instant, jak i róż i już są to takie błyszczące wykończenia, błyszczące, rozświetlające. O, Boże, ale będę Samantha. Dobra. No, fakt faktem, ładnie się to ze sobą wszystko łączy. Lepiej by się to sprawdziło właśnie w okresie letnim, chociaż może jest to kwestia powrotu i tęsknoty za słońcem. Myślę, że jakaś tutaj refleksja na ten temat jest i motyw przewodni palety również. Niestety jej nie znam. Próbuję samodzielnie wysnuć. Może nie będę tutaj dociekać, tylko oceniam, jak mi się to sprawdza i jak to wygląda. Generalnie, no, nakłada się
Łatwo, szybko, prosto i przyjemnie, również bezproblemowo. No ale po użyciu zarówno jednej i drugiej paletki wygląda się trochę jak kula dyskotekowa, ale no idźmy w tym okresie świątecznym, tym ostatnim chyba również odcinkiem, czyli świećmy się jak bombka, łańcuch i lampki w jednym. Także jak najbardziej tak. Jeszcze może Wam z bliska pokażę, jeszcze tak bardziej dozoomuję, jak prezentuje się paletka. Tutaj on wygląda tak dość neutralnie, beżowo, lekko, a widzieliście, jak opalizuje na złoty. Jeszcze tak rozważam opcję, czy nie zażyć, by większej opalenizny na heban, ale chyba się powstrzymam, powiedziała Magdalena, maczając pędzel w kolorze. Dobra, nie dotykam więcej, zostawiam się w spokoju. I okejka, słuchajcie, pora na róż i już. I powiem Wam tak, róż i już prezentuje się następująco. Jak zobaczyłam w ogóle w internecie te paletki, po pierwsze myślałam, że one są mniejsze. Jak do mnie przyszły, mówię, spore. I jak zobaczyłam tę paletkę i jak ją otworzyłam, to najpierw miałam takie szybkie bicie serca, które później było jeszcze szybsze, ale z powodu trochę takiego rozczarowania. Dlaczego? Ponieważ określiłabym te produkty jako rozświetlaczem w podtonie różowym niż jako róż. Ponieważ po nałożeniu, ale tutaj mam co, tylko wiecie, w zależności od tego, jakie ruszę policzkiem, to tutaj tak to się prezentuje. Uwierzcie, że na żywo tutaj nie ma plamy, tylko no mówię, jak mi tutaj świeci. Dobra, ale wracając do brzegu i do różu. Jedyny róż, który faktycznie widać na twarzy, że jest on różem opalizującym, jest tutaj ten najciemniejszy, który nazywa się Trend. Biobrzoskwinia, a już w ogóle lekki róż jest lekkim rozświetlaczem. Ściemnię Wam ekran ponownie, żebyście zobaczyli i się przyjrzeli. Ja Wam tutaj tak zrobię delikatne swatche, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. No zobaczcie, lekki róż. Biobrzoskwinia i Trend. I one tak mocno błyszczą i bardziej widoczne jest to rozświetlenie perła niż sam soczysty kolor różu. I być może w tym produkcie też jest sens i logika i motyw przewodni, który chciałam tą chusteczkę. Dobra, już odkładam. I motyw przewodni, który jest, który był, który będzie, tylko po prostu no nie kumam tego, że jest tak mało koloru. A na przykład w Hourglassie, który mam tu, czekajcie. Nie, to nie tu, ale gdzieś tu mam. Poza tym znacie tą paletę, którą też niejednokrotnie używałam, tam też są wypieki i ten kolor różu jest po prostu widoczny natychmiast. Dobra, dlatego nie wiem dlaczego on mógł być tak piękny. I ta mozaika również mogła być tak piękna, tylko więcej koloru, więcej koloru, więcej. Dobra, już tutaj się wypowiedziałam, zapowietrzyłam. No i biorę ten oto kolor, chociaż nie, idźmy inaczej. Biorę biobrzoskwinię, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało na policzku. Błyszczeć mocno. Biorę Trend. No i tutaj jakby stricte sam w sobie kolor jest już bardziej widoczny, ale również błyszcze, 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 błyszcze. Takie dwie tutaj okrągłe bombki. Więc pozwólcie, że delikatnie tutaj się przytrę. Nie będę już nakładać rozświetlacza. Wyblenduję. O! I mniej więcej pozostawię się w takiej formie. I pozostały mi usta. Czy powinnam coś jeszcze powiedzieć odnośnie tych dwóch palet? Chyba zostało powiedziane wszystko, co tutaj miałam do powiedzenia. Tak jak mówię, nie wiem, co było głównym założeniem produktu, czy to faktycznie miał być bardziej róż rozświetlający, ale po prostu mi, jako freakowi różowanemu, różowemu, różanemu, różowemu, po prostu brakuje koloru różowego, w sensie po prostu koloru, żeby było więcej koloru. Także tak. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie na usta i spróbuję
Zobaczymy, czy to będzie mądra decyzja i czy kolor 401 okaże się najbardziej uniwersalnym kolorem, bo będzie to produkt zarówno do oka jako baza i do jako bronzer kremowy i jako konturówka do ust. Zobaczymy, zobaczymy. Zetrę błyszczyk i czy tak bezpośrednio z aplikatora, czy może ja bym jednak nałożyła to pędzelkiem. Dobra, wezmę pędzelek. Jezu, ile ja dzisiaj pędzli zużyłam. Robię to w formie konturówki. Ja myślę, że to się świetnie sprawdzi. No jestem, naprawdę jestem zachwycona tymi kremowymi cieniami. I tak jak mówię, kolor 401 jest chyba takim najbardziej uniwersalnym. Czuję, że to już przystygło. Nie zrobię tak ciemnego konturu, w sensie takich ciemnych ust, absolutnie nocowy. Więc biorę jedynkę My Lip Ink Matte z Golden Rose. Wypełnię. Chciałam być po brzegi. Ale w sumie tak, wypełnię po brzegi. Ale zastygło. Ale da się pracować. Wiem, że są takie dość chłodne w porównaniu do tej ciepłej opaleniznej tutaj rozświetlenia tego, ale musiałam je pozostawić w macie przez to, że wszędzie indziej cała się błyszczy. Trochę się roztapiżyłam, można by było zrobić czerwone usta, nie wiem, czy to by nie było za mocno, taka mrał w brał, znaczy... Cofnij, Magdalena. Także tak. Tutaj się poprawiam sweterkowo. I moi drodzy, myślę, że jeszcze zrobię dla Was ten jeden makijaż świąteczny. I będzie to taki makijaż moimi ulubieńcami, moimi takimi produktami, do których najczęściej wracam i najczęściej sięgam. Bo wybierając się na tą wigilię przyjacielską, tutaj nie będzie czasu na recenzję, tylko po prostu będzie krok po kroku makijaż, jak się maluję, co robię. No ładnie, nieprawdaż? Czyli tak jeszcze bliżej, co wy na to? Proszę dać znać, jak wam się podobają te błyski. Proszę dać znać, jak wam się podoba lamel. Proszę dać znać, jak wam się podoba makijaż. Proszę dać znać, a mam piękne zęby. Czy dziś nie było pasków, ale też myślę, że jak będę przy montażu, to również je zauważę, bądź nie. Także moi drodzy... Żegnam się. Kto by nie oglądał jeszcze następnego odcinka, bądź nie zdążyłabym go jednak zrobić, zmontować, coś by zaszło dziwnego, to ja wam życzę bardzo serdecznie, gorąco wesołych świąt. Bądźcie szczęśliwi, najedzeni wśród swoich bliskich osób, spokojności i żeby było dużo śniegu. Bo jakoś na razie pogoda nie rozpieszcza w Olsztynie, bo teraz tak gapię się przez okno, ciągle pada, więc ja wam życzę, żeby padał śnieg, a nie deszcz i roztopów nie było. Także dziękuję wam za dziś, do zobaczenia, do następnego. Buziak, ale się trzymam skubany. Także tak.